Mięso to podstawa polskiej kuchni. I choć powoli dokonuje się zmiana, to wiele gospodyń nie wyobraża sobie zrezygnować z tego produktu podczas przygotowywania codziennego obiadu. Zdarzy się, że zapomną o wcześniejszym wyjęciu mięsa i korzystają z popularnego sposobu, aby przyspieszyć proces rozmrażania. Okazuje się, że jest to bardzo niebezpieczne. Mięso mrozimy często i mrozimy chętnie. Produkt ten należy do grupy rzeczy, które chętnie kupujemy na zapas. Jednak jeśli zapomnisz wcześniej wyjąć mięso, lepiej zrezygnuj z jego przygotowywania i znajdź inne danie. Mięso rozmrażane w gorącej wodzie nie jest dobrym pomysłem. Mięso, ale nie tylko, bo do tej grupy zaliczamy także ryby oraz pieczywo, to produkty, w których przypadku złe rozmrożenie może skutkować niebezpiecznymi dla zdrowia efektami. Najgorsze w tym przypadku są chęci, aby mięso czy wspomniane wyżej rzeczy rozmrozić w trybie ekspresowym. W wyniku tego możemy nabawić się zatrucia pokarmowego, które spędzi nam sens powiek, a w najgorszym wypadku mogą one prowadzić do powstawania nowotworów. Zdrowie nasze oraz naszej rodziny powinno być priorytetem, a wystarczy wiedzieć, czego unikać, aby zwiększyć bezpieczeństwo przygotowywanych potraw. Najczęstsze błędy. Mięso rozmrażane za pomocą gorącej wody może wywołać silny ból brzucha, a dodatkowo zmienia konsystencję oraz smak. Tak samo dobrym pomysłem nie będzie rozmrażanie w temperaturze pokojowej, szczególnie w okolicy kaloryfera. Wszystkie te sposoby sprzyjają rozmnażaniu niebezpiecznych dla zdrowia bakterii. Powinniśmy zrezygnować także z tego, aby zamrożone produkty wystawione były na działanie promieni słonecznych, które także są dla drobnoustrojów korzystne. Korzystanie z tych metod powoduje rozwijanie się w mięsie czy pieczywie pleśni, bakterii, a nawet grzybów. Dzisiaj grzeje, 1. Wiadomo, na co naprawdę umarła 37-latka z Poznania. Opinia lekarzy nie pozostawia wątpliwości. 2. Wielkanoc we wrześniu? Watykan wydał dekret w sprawie koronawirusa. Mięso, jak zatem bezpiecznie je mrozić? Mięso bezpiecznie możemy rozmrażać w zimnej wodzie, a najlepiej byłoby, gdybyśmy wykorzystali do tego dolną półkę lodówki. Mrożone owoce i warzywa natomiast wystarczy lekko rozmrozić w lodówce i przepłukać je ciepłą wodą. Ich przypadku przeważnie wydzieli się sok, należy go odsączyć. Robiąc potrawy, często mrozimy pozostałości, dzięki czemu mamy gotowe, awaryjne obiady, które są praktycznie gotowe do spożycia. Większość takich rzeczy od razu wrzucamy na patelnię, lub do garnka. Dobrym przykładem są pierogi, które zamrożone wrzucamy prosto na wrzątek, nie jest potrzebne tutaj uprzednie rozmrażanie. Warto pamiętać o tych kilku prostych zasadach i cieszyć się zdrowiem. Najlepsze newsy dnia, źródło, Interia. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.